Nasz Bóg jest dobry. Wiecie, może to takie małe słowo, bo tak każdy mówi, a ty to jesteś taki dobry, dobry. Wiecie, a to tylko Bóg jest dobry, a my nie jesteśmy. Wiecie, i wtedy dopiero to słowo się podnosi, że Bóg jest dobry. To jest coś niesamowitego, jaki nasz Pan jest dobry, bo też mnie wyrwał z wielu takich różnych sytuacji. Ja może nie sypiałem, bo po śmietnikach moje życie układało się w miarę dobrze. Wiecie, wychowałem się jako katolik, chodziłem do kościoła. Wiecie, uważałem się za takiego człowieka religijnego, bo chociaż rano bym z zabawy, jak to się mówi, przyszedł, ale na 9 do kościoła trzeba było iść. To było w domu tak zawsze podkreślone, trzeba było być. I ja tak byłem. Wiecie, I to wszystko tak zaczęło funkcjonować, ożeniłem się. Pieniędzy miałem, można powiedzieć, bardzo dużo, bo jak doszłem już tak do takiej, nie byłem tam kimś wysokim, ale miałem własną działalność i sprzedawałem, tak zawsze się podśmiewali ze mnie, że zwożę z zachodu biżuterię. To była biżuteria, tylko rolnicza. Wiecie, sprzedawałem kiedyś kombajny i miałem bardzo dużo pieniędzy, ale te pieniądze szczęścia mi nie dawały. Te pieniądze mnie rujnowały. Wiecie, i ktoś jak tutaj chce tak od Boga, ja tak chcę nowy samochód, nowe coś tam. Wiecie, to te rzeczy są potrzebne, nie? Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. On stanął na mojej drodze, zmienił moje życie. Nie chciałbym tu dość długo mówić, bo głównym takim celem moim tutaj jest powiedzieć o przebaczeniu. Wiecie, bo jeżeli nie będzie przebaczenia, nie ruszymy nic do przodu. Nic do przodu, możemy tu przyjeżdżać i nic się nie ruszy do przodu, wiecie? I ja, jak się już nawracałem i wcześniej jeszcze chodziłem do kościoła, no i z wszystkimi, ja tylko nie przyjmowałem tam komunii, bo do spowiedzi nie chodziłem. Bo jakoś nie mogłem z pewnymi rzeczami się pogodzić i nie chciałem tak fałszywie pewnych rzeczy tam robić. I wiecie, jak się już nawróciłem i z sąsiadem nie odzywaliśmy się z 15 lat. No i razem do kościoła chodziliśmy, wiecie. No i jeden na drugiego patrzył, no i wiecie, tak puszczał oko w drugą stronę, no i dla pozoru tylko. I większość tak jest i tak żyje do dzisiejszego dnia ludzi. I może ktoś tu przyjeżdża, ale jeżeli ma gorycz do kogoś, nic się nie posunie. Jeszcze raz to podkreślam. Wiecie, i ja jeszcze tak Boga wtedy tak mocno nie znałem i Bóg tak przemawiał do mnie, że idź i przeproś sąsiada. Ja? Ja mam go iść przeprosić? Przecież on winien. Wiecie, i tak parę razy z Bogiem po prostu, no idź go przeproś. Bo mówię, ty jesteś zbawiony, a on nie. Wiecie, po jakimś tam czasie, mówię, Boże, pójdę. Ale ty mi daj siłę, wiecie. Modliłem się jakiś czas, nie pamiętam, może z pół roku. I poszłem. To nie było łatwe, wiecie, bo z sąsiadem czasem, jak już w tej goryczy takiej żyliśmy, to jak jeden któremuś na pole wjechał, no to możecie sobie wyobrazić, jak to różnie mogło być. I to było na polu, wiecie, ja tak prosiłem Boga, mówię, daj mi taki czas, żeby mi siłę, żebym mógł go przeprosić. No i jestem na polu, zajechałem na to pole, a on przejeżdżał przez moje pole, tak zawracał sobie, no. To sobie tam myślał, że będzie gorąco. Ja stanąłem traktorem i on zgasił traktor, mówię, sąsiad, wysiadaj. Mam ci coś do powiedzenia, nie? On wysiadł, on był już cały mokry. Wiecie, nie wiem, czy to była jakaś strach, czy trema. Nie wiem, co to było. Ja może nie byłem mokry, ale serce też mi tak waliło, bo nie wiedziałem, jak w ogóle zacząć, jak do tego dojść. No i on wysiadł z tego traktora. Mówię, wiesz co, sąsiad, chciałem cię przeprosić za wszystko, co między nami było nie tak i chcę, byśmy żyli tak, jak Bóg przykazał. Wiecie, on mi podał rękę, objęliśmy się i dzisiaj rozmawiamy. To zrobił Jezus Chrystus.
nikt więcej tego nie potrafi, wiecie. To jest coś niesamowitego. Jeżeli wy nie przebaczycie nawet temu, kto może ukradł wam samochód, czy jakieś może mniejsze rzeczy, po prostu nic nie posuniecie się dalej. Bo będziecie ten Ojcze Nasz tylko czasem odmawiać i to tylko taka będzie religia. Sucha religia, nic poza tym. A Boże Słowo wyraźnie mówi, to jest jak ktoś odmawia pacierz czy Ojcze Nasz w starym życiu czy w nowym, jak już tam tą modlitwę i tam jest. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wiecie? I tylko każdy powtarza to, a nie czyni to. Trzeba to uczynić, dopiero po prostu zacznie to działać. To jest tak samo jak z wódką. Wiecie? Jeżeli to będzie tutaj, ja ją postawię i ona sobie będzie stać, jeżeli ją nie napocniemy, to nie zadziała ta wódka. I tak samo jest ze Słowem Bożym. Jeżeli my gdzieś tam mamy zakurzone, to ono sobie będzie leżeć. Ale jeżeli je otworzymy i zaczniemy się do tego stosować, to wtedy nasze życie się zmieni. A naprawdę, wierzcie mi, że się zmieni, bo moje życie się zmieniło bardzo, bardzo radykalnie. Jest tu też moja żona i ona wie, jak to życie się zmieniło, bo to małżeństwo nasze wisiało na włosku. Ale to Jezus uratował nas. I razem tu możemy dzisiaj być i możemy mu z tego miejsca oddawać chwałę, wiecie. To jest coś wspaniałego. To jest też taki cud, że ja tu jestem, wiecie. Ja się nie upijałem jakoś tam, bo ja jak gdzieś miałem wystąpić, to musiałem ze 0,7 łyknąć, żeby coś powiedzieć. A dzisiaj ja nic nie piłem. I od 6 lat nic nie piję, a mogę mówić. Naprawdę Bóg jest wielki, wspaniały i powierzcie Mu swoje życie, bo naprawdę warto, wiecie. Co z tego, że chodzimy nieraz do kościoła, ale jeżeli nie przyjmiemy Jezusa, nic nie będzie do przodu. Naprawdę warto. Ja bym mógł odpowiadać, ile właśnie Jezus czynił w moim życiu, ale to by my do północy by na pewno zeszło, jak nie dalej. Ale chcę też, by inni się wypowiedzieli, co Jezus Chrystus czyni w waszym życiu. Amen.